Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wygląda na to, że Ameryka ocipiała, czy dała się ocipieć drugi raz już w ciągu, powiedzmy, 3 miesięcy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, pierwszy numer, kiedy król był nagi i nikt nie powiedział, że król był nagi, no to była ta pandemia. Pandemia po prostu jedno wielkie oszukaństwo. No, wiadomo, ludzie umierali i tak dalej, i tak dalej. Część chorowała, no ale to wszystko nie było tak, jak się okazuje, że było. Druga sprawa, która nie była... nie jest prawdziwa, no to jest George Floyd. George Floyd, bandzior, który zginął po tym, jak miał sytuację z policją. Wcześniej w zasadzie to starał się zapłacić fałszywą 20-dolarówką. Hindus zadzwonił. No i facet był... stawiał opór, policjant trzymał kolano na jego szyi, na jego karku, no i zmarł. Miał w sobie od groma amfetaminy, miał różnych fentatyli, miał narkotyki, innego rodzaju narkotyki. 5 lat temu wyszedł z więzienia po 5 latach. 10 lat temu był 10 miesięcy, 14 lat temu był następne 10 miesięcy. No zawodowy bandzior, no i teraz ludzie, celebryci wykupują, czy tam dają kaucje dla bandziorów, którzy kradli, rozkradali sklepy właśnie w imię tego George'a Floyda. No jest makabra. Córka Martin Luther King, no to był taki kasnodzieja w latach 60. został zamordowany przez ekstremistę. No i ta jego córka, ona miała 5 lat jak zginął, no to teraz wychodzi, jest szefową w ogóle firmy, no... organizacji, która się nazywa Centrum Kinga, no i wypowiada się ogólnie rzecz biorąc jako najmłodsza córka z tego aktywisty społecznego, to proponuje, żeby ludzie jednak protestowali z domu. Zrobiła taki hashtag protestuj z domu, no ale też się wypowiada na temat wypowiedzi ojca, no i jeden z najsłynniejszych takich powiedzeń, no to ja miałem sen, mówi, że czwórka moich dzieci jednego dnia będzie żyła w kraju, gdzie nie będą oceniani przez kolor swojej skóry, ale przez zawartość swojego charakteru. No i ona zaczęła wypowiadać się, że w zasadzie no to nie chodzi o to, że ojciec mówi, że jest ślepy czy niewidomy na kolor skóry, tyle tylko, że jego dzieci są takie same jak inne, powiedzmy, dzieci z innym kolorem skóry. No także to jest przepisywanie, można powiedzieć, historii w ciągu jednego pokolenia. Ojciec mówi, wszyscy jesteśmy jednakowi, jak jesteśmy dobrzy, to jesteśmy dobrzy, jak nie jesteśmy dobrzy, no to nie jesteśmy dobrzy. No i teoretycznie, no praktycznie każdy musi się z tym zgodzić, a każdy normalny człowiek rozumie, że są tylko 2 rodzaje ludzi. Dobrzy i źli, tak? Ci, którzy chcą pracować i ci, którzy chcą ukraść od tego, co pracują. I tak dalej, i tak dalej. To jest, można powiedzieć, biało-czarne. No na dzień dzisiejszy akurat ten biało-czarne, no to każdy kojarzy z kolorem skóry, z jakiegoś powodu, no ale białe i czarne, no to bardziej skojarzone, czarna jest noc, czyli jest niedobra, a białe jest słońce, czyli jest dobre. No i takie podobieństwa. Kolor skóry, no ma jakiś tam wpływ.
Ale są dobrzy i niedobrzy ludzie w każdym narodzie. W Rosji, w Polsce, w Afryce. W Afryce, gdzie mieszkają sami murzyni, sami czarnoskórzy, też tam 10% powiedzmy jest bandziorów. Gdzieś w Rosji, na Syberii, gdzie są sami biali, no to też 10% jest wśród tych białych bandziorów. W każdym społeczeństwie jest 5 czy 10% bandziorów. No, czy mniej, tym lepiej, ale w każdym jest. Niezależnie od koloru skóry przekonania polityczne no, też wpływają. No, ale Beatrice, ona Bernice King się ma na imię. No i też właśnie powiedziała, że jej ojciec, co w pewnym okresie był najbardziej znienawidzonym człowiekiem w Ameryce, a teraz jest najbardziej ukochanym człowiekiem na świecie. No, może coś w tym jest. Też tłumaczy jego wypowiedź taka, że no, oskarża też ludzi, że ludzie biorą sobie, pozwalają sobie na interpretowanie jego wypowiedzi. Jedna z jego cytatów to było coś takiego, że on powiedział, że że zamieszki to jest język niesłyszanych, niewysłuchanych, o, można powiedzieć w ten sposób, że zamieszki to jest językiem niewysłuchanym. No i teraz, jak się popatrzy na to, co ci niewysłuchani robią, rozkradają sklepy, rozkradają magazyny, podpalają najróżniejsze komendy, niekomendy, CNN, samochody patrolowe, no to jest makabra. To jest makabra. No i ona też zaczyna tłumaczyć, że Martin Luther King no to nie popierał, nie aprobował samych zamieszek, tylko że wyjaśniał, że to jest efekt, czy to jest owoc tego, że oni są niesłyszalni. Przypuszczam, że ludzie, którzy organizują te nawet pokojowe protesty, no to mają w nosie to wszystko. Mają to w nosie, wydźwignęli na piedestały bandziora. Część powiedzmy tych zamieszek, kradzieży i tak dalej, no to tłumaczą w drugim kierunku, no bo mówią, jak oni są zdesperowani. Politycy przyzwyczaili się do tego, że są zamieszki, także część z polityków czy urzędników ogólnie nawet mówi, że muszą się wyszaleć, że ci ludzie muszą się wyszaleć i że to się wszystko uspokoi. No i to jest ta makabra za przesuwania tego zła, tak? No bo to powolutku wszyscy przesuwają i to, co byli zdziwieni 50 lat temu, no to teraz jest nowa normalność. I to jest to, co te bandziory mówią, tak? Mówią nowa normalność. Martin Luther King no był przywódcą, tych wszystkich ruchów czarnych, był rewrent, no to jest można powiedzieć taki kaznodzieja, pastor, człowiek duchowy i na pewno, jeżeli by dzisiaj powstał z martwych, no to by się zdziwił. To by się zdziwił, jak to się wszystko zmieniło. Bo on jednak podkreślał i wartość życia rodziny, wartość tych charakterów. Tłumaczył, że ludzie powinni być najlepsi z lepszych. No a dzisiaj popatrzeć na to rozdzielenie komunistyczne. Komuniści po prostu uznają, czy postawili na walkę klas, na taką czystą komunistyczną walkę klas. I tak jak komuniści 100 lat temu, inteligencja, ludzie wykształceni, dzieci powiedzmy burżuazji, czy dzieci klasy średniej, nienawidzili swojej klasy. Nienawidzili swojej klasy, wypierali się, mieli jakieś takie
kretyńskie poczucie winy. No i teraz w Ameryce to się stało dokładnie to samo. I to się stało dokładnie to samo, że to poczucie winy wśród białych jest po prostu nieprawdopodobne. I ci użyteczni idioci nie widzą, że jeżeli by postawili na piedestał człowieka, który zginął z rąk policji, no ale byłby jakimś lekarzem, byłby jakimś inżynierem, byłby jakimś pisarzem, by coś robił w życiu dobrego, twórczego. No i przez przypadek policja, no, przypadek, nie przypadek, no policja by potraktowała go fizycznie przy tym samochodzie, jak potraktowała George'a Floyda, to byłaby inna sytuacja. No ale nie można wyciągnąć tych powiedzmy paru minut z życia bandziora. No nie można. No, ktokolwiek to robi, no to po prostu jest kretynem, tak? Policja nie jest trenowana po to właśnie, żeby przypadkowo ludzie ginęli. Policja jest po to, żeby za pieniądze podatników pilnowała porządku. No i jednym z tych porządków, który był naruszony, no to tak jak wspominałem, ten Hindus, który ma na pewno już dziesiątki czy setki tych podrobionych dolarówek. 5 lat George Floyd spędził w więzieniu, no też za poważne rzeczy. Poprzednie wyroki też w sumie miał. Także zmieniło się ten nie patrzenie na kolor skóry, patrzenie na charakter, no to historia jest jaka jest. Jego córka ma też właśnie te symptomy tego co się dzisiaj dzieje. No, tragiczne czasy, są tragiczne czasy. Ameryka, nie myślę, że się ma szansę, że się zmieni, no ale szanse są dosyć niskie. Do tego w listopadzie 2020 roku będą wybory. No i większość ludzi historycznie to, co się działo, wszelakie te zamieszki, rozruchy, podpalenia i tak dalej, no to jednak utrwalały bardziej tych wyborców, którzy stawiają na pracę, stawiają na płacenie podatków, stawiają na właśnie na rodzinę. Konserwatyści teraz znowu się budzą. Dużo ludzi z tego centrum przesuwa się w kierunku konserwatyzmu. Oczywiście ta ekstremalna marksistowska baza jest. Oczywiście część ludzi tam przejdzie, ale to oni będą przechodzić w formie właśnie walki zbrojnej. Oni chcą przechodzić w formie walki zbrojnej, oni chcą przechodzić w ramach tych sowieckich mordowań i tak dalej, i tak dalej. Oni nie szukają demokracji, nie szukają wyborów, nie szukają tego, żeby więcej, powiedzmy, czarnych zgłaszało się do pracy w policji. No bo jeżeli największym zażaleniem czarnych jest to, że policja ich męczy, no to dlaczego nie jest ich proporcjonalnie w służbie policyjnej tylu, ile mogłoby być, tak? Ogólnie 70-100 lat temu to w policji nadproporcjonalnie było dużo Irlandczyków. Irlandczycy, jak przyjechali 100 lat nawet temu, no to w czasie tego głodu, no to jak oni przyjechali do Ameryki, to oni postawili na rządowe, na powiedzmy pensje rządowe. Poszli do polityki, poszli do pracowania w ratuszach,
poszli do pracowania w policji, wśród strażaków i tak dalej, i tak dalej. No, Polacy czegoś takiego nigdy nie zrobili, no ale Murzyni czarni na dzień dzisiejszy, no to mają szansę wziąć kontrolę w swoje ręce, no i zacząć kontrolować, zaczynając od policji. No ale tego nie ma, jest popieranie spalania. Smutno jest, przykro jest. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.